Siema. Trochę mnie nie było, ale już jestem, także witam serdecznie. Ostatnio Olaf dostał fajnego buffa na AD, 30% AD dodatkowe, plus tam 25 jakieś marne, ale wiecie, w late game składać na to fajne obrażenia to składają, także uznałem, trzeba coś nagrać, ale że mnie tyle nie było i to już pewnie 10 osób to nagrało, także wypieprzone w to. Czekajcie, zaleję sobie herbę. Sorry, że to robię teraz, ale wiecie, profesjonalista, nie? Będą generalnie dwa Olafy, w sensie pod dwa różne runy i pod dwa różne buildy, rozumiesz? To będzie Olaf Attack Speed, który ma dużo AD, zobaczycie zresztą. Także takie runy gram, Lethal Tempo, bo fajne attack speed się da wyciągnąć z jego pasywy z W i pasywy z HP i takie tam, także zobaczycie, nie, jak to działa, także zapraszam do gierki, kabarecik, pokczampik, nie, siema. Spartiatik! Olaf na dżungli będzie grany, kurde, trochę mnie nie było, ty, no, także postaram się, znaczy wiecie, znacie mnie. Jak to jest ze mną, ale postaram się do końca tego marca codziennie filmy, ale wiecie jak to jest ze mną, nie? Także nie sugerujcie się tak bardzo tym, co teraz pieprzę, bo pewnie będzie jak zwykle. Lej, balacha. Kurde. Typowo ja! Ale dobra, spoko. Nie grałem długo w ligę, także no, trochę to jest problem. Ale spokojnie, nic się nie stało. Weźmy sobie ta, bo ja tego aż tak bardzo nie potrzebuję, także polecę sobie AD, nie? Klamo! Zostaw ocenę pod filmem! Słuchaj dzwoneczek, żebyś na bieżąco! No i wbija jeszcze na live, który robię na Switchu! No i gitara zioła! Elo! A, mamy w ogóle tego, nowego czempiona na ADC. Ja myślałem, że to jest Morgana, nie, to jest Morgana? A nie, to jest ten nowy czempion, ta? O Jezu. Pięknie. Ja pierdzielę. Kurde, ty trochę nie grasz ligę i się czujesz tak drewno. Ja zawsze jestem drewnem, nie, ale grałem tym na offstreamie. Jakoś popatrzył, żeby sobie potestować tego Olafa. Całkiem spoko to wygląda, ale potem już nawet ligi nie ruszałem, także no jest problem trochę, ale spokojnie. Ja pierdzielę! Ten lifestyle z W jest porypany, rozumiesz? Ten lifestyle z W jest popieprzony. Ulala, panowie, ty, piękne. I ten atak speed. Ty, na tym levelu. Także według mnie, od razu mówię, nie opłaca się lecieć itemku na atak speeda na Olafa, bo pierwsze z R-ki macie plus 65 AD na 66 AD na pierwszym levelu, plus z W macie tak dużo atak speeda z run i tak dalej, że po prostu jest niepotrzebne. Dawaj, frajera. Ha! To łatwo. Co to było, chłopcze? Opętało go? Ty Magical V2 popieprzany. Dobra, spokojnie. O kurde! XD! Ty pikal ja! Ja pierdziele, co? Ej, ta Tristana porypana, ale dobrze, bardzo mi się to podoba nawet. Ta Tristana jest tylko wyzwaniem według mnie, ale ona najgorsza jest to, że ona może odskoczyć. Ogólnie Tristana jest strasznie silna. Dostała nerfy niby. Ja pierdziele! You are so fucking dumb, man. What the fuck are you doing? Pieprzony gra Tristanem na normalu, jeszcze ma czelność coś pisać, bruda spieprzony. Ty kurde, będę cię tak jeździł w tej gierce, gościu, już zamknij tą japę, nie? Za słaba ta Kajsa, czy Kasia, czy jak ona się w dupę nazywa, według mnie useless champion. O Jezus Maria, nie. Ja pierdzielę, ty. Nie no, ten Olaf jest bardzo dobry i pod ten build według mnie jest bardzo dobry, tylko nie grałem kilka dni, muszę się rozkręcić, nie?
Bo ogólnie ten Olaf jest strasznie fajny według mnie, bo to wszystko, naprawdę testowałem go, fajnie działał bardzo. Zwłaszcza na 1-1, nie? Bo ogólnie Olaf też 1-1, strasznie fajny czempionek. Ale w teamfightach też spoko dzięki tej RC i tak dalej. Tylko jednak wiecie, ale Olaf AD ma właśnie ten problem, nie? Że nie jest w ogóle tankiem i łatwo go dojechać w teamfightie. I porypana. O Jezus, za szybko. Ja myślałem, że go ubiję. Nie. To już nie miało szans. Niepotrzebnie nawet to zrobiłem, nie? Ale spoko. Dawaj, normalnie wjazdmy. Dobra, zamknij tą pałę śmieciu. No jeszcze toporkiem mało bije. Ale naprawdę, jeżeli byłby jakiś infernal i tak dalej, naprawdę ten toporek potrafi zapieprzyć, no za 700 nawet obrażeń. Także to jest całkiem sporo, nie? Ulala. No, takiego Orna to ja mogę tylko bić z E. No bo to jest porypany champion. Warmog. Nie no, w sumie nie masz tak dużo armoru, no nie wiem, tak ciężko go wbije. Dobra gitara. Ten wszystko bierze. 8-6 tym. No myślałem, że będzie leciał. Zamknij mordę, ty Yasuo. Ej, ta ereczka naprawdę na postacie z CC jest bardzo dobra, bo na takie zwykłe to wiecie. Też tam nie, ale jak taką erką zaskoczycie nagle podczas CC-ka, gościu myśli, że się może wpieprzyć all-in i coś zrobić, zaskakujecie go i po prostu zdycha chłopak. Tak o. Dobra, także teraz poleciłbym tego Devdansa, nie? Zacznijmy od tego i to na CDR-y można polecić. Także Devdans teraz. No i potem chyba Trinity albo Sterrak. Bym jeszcze sobie Sterraka poleciał. Czemu Sterrak, zapytacie? Bazowe AD Olafa jest strasznie duże i Sterrak daje prawie 70 AD, coś takiego? Ej, szybko. Jezus, jak ja biję teraz. Ty, po tysiąc hity, lol. Kurde, takie CC dostałem na mordę, mówię. Bez R-ki Olaf jest gównem. Naprawdę, bez R-ki stoisz w miejscu tylko. Jak, bo dostaniesz takie CC-ki, ta postać bez R-ki nie ma jak podejść. Bo naprawdę, zabiłbym tam, no nie wiem, spokojnie bym tam jeszcze powymiatał tych ludzi, ale bez R-eczki ciężko coś zrobić. Ja wątpiłem, że oni Barona mogą robić, nie? Bo to jednak... O Jezus Maria. Zobaczcie ten live. Widzicie ten lifestyle? No tylko tyle mogłem zrobić, bo bez erki już naprawdę nic nie robię. Ale widzieliście to? To jest esencja Olafa. Miałem w luj atak speeda, w luj lifestyle'a, stałem tylko. Nawet nie trzeba klikać, to jest postać dla ludzi nie klikających. Bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba. Dobra, zdech. Tylko to mnie trudno zabić, ale zobaczcie co oni są już useless. No, dobra, Drake. Nie dało się tego już ugrać. Nie, za dużo. Dobra, to było za dużo. To już byłem pieprzonym w dupę ignorantem, ale to typowo ja, także znacie mój content, lol. Content, ty masz jakiś content, mordo? Bardzo mi się te cloudy podobają, szkoda, że oni wzięli tego jednego cloudu, bo naprawdę 4% movement speeda cały czas, nawet w walce. I poza walką masz razy 3, czyli 12%. Dobra, robię tego fagota. Zamknij mordy, pajacu, ty. Ale ukradł Tureta, ale wziął Tureta. Wykonał swoje zadanie, pieprzony kamikadze, ty. Do Japonii wypij. Puh, co? Bo zaraz mi zdejmą film. Ej, naprawdę za dużo. To! Ten hit w typa!
darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Co ty robisz, śmieciu? O Jezus! Nie, nie, nie. Jakbym miał erkę, to... O kurde, i to skończą? Nie, nie, nie wbijaj się. Nie skończę tego, ale no, to było kiepskie. Jakbym miał erkę, to może bym tam coś zrobił, nie? O Jezus Maria, no właśnie o to chodziło. On jest pod apetem malfightem? Ja pierdziele, Boże! Dobra, lec. O to chodziło w dupa. Ty szmato pieprzona, zdechniesz. Kurde! Nienawidzę jej. Chodźcie, barona. Ta, w sumie statyk byłby tu spoko, ale wiecie, ja zbudowałem fantoma, bo daję movement speeda jeszcze więcej i daję tankowatości. Ja to potrzebuję naprawdę na tym Olafie, bo jak się wbijasz all in, no łatwo cię bardzo zabić. Bardzo łatwo zabić tego Olafa. Widzieliście? Ja mam plus 211 AD. 600, 700, 800 AD mam. Boże, mam 800 AD i chyba z 3,5 atak speeda, rozumiesz to? I powiedz mi, że ten Olaf nie jest porypany. I mam 3 kafle HP. No kozak nawet. 120 armora, ale to z pasywy, nie? Bo zadaje na kile. 40 nawet. Kurde, po co mi strzeliłeś? Niepotrzebnie. Zabił. Tristana, mogę się bić. Powiedz mi, czy to nie jest kozak. Powiedz mi, że to nie jest kozak! LOL! Jakie to jest piękne! Ty siema. Ty, nawet nie wiem ile ja mam tak speed, ale mam tyle AD, że ja pieprzę. A, Sura dali? No trudno, trudno, ale... Kozakin, bo ty... Koza. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś? Dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugał swoje zęby. Dzień dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.